No, witam wszystkich. Witam, witam. Jak się macie? No, jeszcze trochę ludzi nam dobija. Witam Piotr, witam. Jak się masz? Może być. No to dobrze. To się cieszę. Witam Adam. O, Mariusz, cześć Mariusz, Rafał, witam, Dariusz, Zenek, Jadwiga. O, witam, witam pierwszą kobietę. O, druga Magdalena, cześć Magdziu. Cześć Andrzej. Zaczekam jeszcze sekundę, może minutę, dwie na spóźniarskich, jak zwykle. Jest 62. Okay. W tej chwili się to wszystko nagrywa, także jest spokojnie, bez nerwów. Nie będziemy patrzyli, czy to się nagra, czy nie. Cześć Andrzeju. Okay. Okay. Jak będę prowadził prezentację i ogólnie pokazy, to proszę, abyście wstrzymali się z pytaniami do końca. Zapiszcie sobie pytania i wtedy będziemy na koniec odpowiadać, bo w tej chwili zamknę to menu, które mam z boku. No i tylko będę i wyłącznie pokazywał Wam, co mam na ekranie, także spokojnie będzie, jest OK. Dobrze. OK, to w takim razie zaczynamy. OK. No, witam serdecznie wszystkich. Cieszę się, że znowu mogę być z Wami. Kolejne cztery webinary znowu będą ze mną, także hurra. Na poprzedniej serii webinarów poznaliśmy najważniejsze informacje, to znaczy formację świec przede wszystkim, doskonałą formację doji, na podstawie której jest oparta strategia, poprawne rysowanie linii. Oczywiście specjalne poziomy, które żeśmy obserwowali. Są również niezbędne informacje, a na tej serii poznacie wiele informacji, które będą dla Was bardzo istotne. Wybraliśmy tematy, które no, naprawdę będą bardzo potrzebne Wam. W związku z tym po raz pierwszy dzisiaj będzie to identyfikacja trendu. Organizatorem tego wydarzenia, tego webinaru jest Forex Club, a Techmill jest partnerem. Kolejny webinar będzie 11 lutego, także za tydzień. Okay, zaczynamy. Dzisiejszym tematem będzie, jak identyfikować kierunek trendu. Temat jest bardzo prosty, ale jednak wielu z Was ma poważne problemy z identyfikacją zmian trendu. Dzisiaj poznacie kilka technik, które pomogą Wam identyfikacji zmiany kierunku trendu. Ostrzeżenie przed ryzykiem oczywiście, muszę tutaj to przeczytać. CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 73 oraz 70% rachunków inwestorów indywidualnych traci pieniądze. Handlując CFD z Techmill UK oraz Techmill Europa, powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty środków. No, czyli to już mamy z głowy. Tak, istotnym elementem jest zawsze poznanie trendu. Trend jest dla nas niesłychanie ważny, bo wiadomo, cena podąża w pewnym kierunku, wyhamowuje, robi korekty. Znowu podnosi się do góry, więc w związku z tym tak naprawdę nie bardzo wiemy, kiedy mamy do czynienia ze zmianą kierunku. Więc, ops, przepraszam, to moja wina. Więc w związku z tym bardzo istotnym elementem jest przede wszystkim poznanie trendu. Obserwacja kierunku jest istotnym elementem i tak jak każdy z Was powinien mieć plan tradingu, pierwszym punktem, który powinien być w planie tradingu, powinien być rozpoznanie zmiany kierunku trendu.
prawda? Tutaj mamy przykład wykresu. Ja to może teraz OK. Tutaj mamy wykres, przykład wykresu. Widzimy, że mamy do czynienia z trendem góra dół, spadek, ale jednocześnie mamy do czynienia z długoterminowym trendem, który jest spadkowy, prawda? Więc w związku z tym momenty, kiedy cena zaczyna zmieniać kierunki, my reagujemy na to i w tym momencie próbujemy handlować. Problem polega na tym, że bardzo często nasz handel wychodzi na korektach i gdzie tak naprawdę nie wiemy, jak głęboko te korekty mogą sięgnąć. W związku z tym bardzo często błędem jest, że wchodząc w korektę, nie wiemy, jak długo ona będzie trwała i w związku z tym bardzo często one się kończą na minusie, więc w związku z tym jest bardzo istotnym elementem tutaj poznanie trendu. A trend wzrostowy, więc charakteryzuje się wyższymi, wysokimi poziomami, czyli tak jak tutaj mamy jeden poziom, drugi poziom, on jest wyższy od poprzedniego i mamy wyższe, niskie ceny też, także widzimy tutaj wyższe, drugie są znowu wyższe. W pewnym momencie to wygląda w ten sposób, że mamy do czynienia z czymś takim. I wiemy doskonale, że w momencie, kiedy handlujemy, powinniśmy handlować na tych swingach. Nie na tych, bo to są bardzo złe, dlatego że to jest korekta i nigdy nie wiemy, jak głęboko sięgnie korekta. To jest problem każdego tradera. Okay. Trend spadkowy oczywiście charakteryzuje się niższymi, niskimi cenami, więc w związku z tym, jak widzicie, tutaj jest niższe, niskie ceny i są niższe, wysokie ceny. Tak samo i tutaj będziemy mieli do czynienia z trendem spadkowym, więc w związku z tym handlujemy tylko i wyłącznie na swingach, nie na korektach, a ja to zmienię może kolor teraz, nie na korektach, ale handlujemy na swingach, które mówią nam o, są zgodne z trendem. Dlaczego? Dlatego, że te swingi potencjalnie są dużo większe od korekt. Tak jeszcze raz powtórzę, że korekty nigdy nie możemy przewidzieć, jak głęboko ona sięgnie. OK, spójrzmy na przykład tutaj naszych swingów. Mamy do czynienia z najwyższym punktem w tej chwili. Drugi najniższy punkt. Trzeci niższa wysoka cena, więc w związku z tym mamy do czynienia z, zastanówcie się chwilę. Oczywiście mamy z trendem spadkowym, prawda? Czyli kolejny punkt znowu będzie niższy od poprzedniego, czyli mamy do czynienia ewidentnie z trendem spadkowym, prawda? No zwróćcie uwagę, czyli jest, no ja tu może teraz narysuję, czyli mamy do czynienia z trendem spadkowym. O, w ten sposób. I zwróćcie uwagę, to co wcześniej mówiłem, swingi, które są zgodne z kierunkiem trendu, są większe od korekt, dlatego że korekty są niekonkretne, nie możemy przewidzieć, jakiej wielkości one mają być. W tej chwili widzimy tutaj, że jest najniższy punkt osiągnął i mamy formację świecy. Jaką mamy formację? Przypomnijcie sobie z poprzedniego webinaru. No może to było za dawno, dlatego że to było ponad 4 tygodnie temu. A więc w związku z tym mamy formację przenikania i dosyć gwałtowne wybicie, dosyć silny impet jest tutaj występuje, więc w związku z tym mamy do czynienia z wybiciem ceny. Oczywiście zwróćmy uwagę, że w tym przypadku cena nie schodzi poniżej poprzedniego poziomu, więc w związku z tym mamy do czynienia z dalszym wzrostem ceny. Oczywiście, jak widzicie,
Wzrost tej ceny charakteryzuje się kolejnymi swingami, które są do góry. Oczywiście zwróćcie uwagę, że ten swing jest dużo wyższy, korekty są mniejsze. Ok, typowe zmiany ceny, więc w związku z tym to taki, o przepraszam, znowu popełniłem błąd, przepraszam, nie powinienem tego robić. W związku z tym, że cena praktycznie w 20-30% następuje gwałtowny wzrost w przeciągu całego ruchu ceny. Mamy do czynienia z konsolidacją, która tak naprawdę tutaj mamy do czynienia z konsolidacją, która występuje na dole, jak i oczywiście tu jest konsolidacja, tu jest dystrybucja, czy jak to inaczej nazywacie. W każdym razie mamy do czynienia z ruchem bocznym w obu przypadkach, natomiast samo gwałtowne wybicie trendu jest w granicach 20-30%. I chodzi o to, żebyśmy mogli jak najwcześniej to złapać, żebyśmy mogli jak najwcześniej zareagować na zmiany ceny, na zmiany impetu. Pamiętajmy o tym, że impet nie jest tym samym, co zmiana trendu, więc w związku z tym wskaźnik, który pokazuje nam impet, nie będzie pokazywał nam trendu na cenie, więc w związku z tym musimy na to zwracać szczególną uwagę. Ale to już jest wyższa szkoła jazdy. Więc w związku z tym chodzi o to, żeby jak najwcześniej znaleźć ten punkt początkowy samego wzrostu impetu. I tutaj przykładem może być na przykład młotek, objęcie, gdzie widać wyraźny wzrost impetu w przeciwnym kierunku. I to jest bardzo istotne dla nas. Od 250 lat robimy to samo, co Munehisa Homa. Pamiętacie z poprzedniego chyba webinaru mówiłem na temat formacji, które występują, czyli mamy trzy góry, trzy przerwy, trzy metody. Więc w związku z tym widać tutaj perfekcyjnie cały ciąg tych wszystkich zmian, które występują. Oczywiście nasza reakcja w danym punkcie będzie całkowicie inna, odmienna. Każdy będzie miał inną reakcję. Jedni będą zamykać pozycję, inni będą przytrzymywać. W związku z tym bardzo istotne. I teraz główne pytanie. Gdzie są budowane fortuny na rynkach finansowych? To jest bardzo istotne pytanie. Zastanówcie się chwilę. No tam, gdzie zmienia się trend, więc w związku z tym chodzi nam o to, żebyśmy mogli jak najwcześniej zorientować się, gdzie zmienia się trend. Ok, jak identyfikować zmiany trendu? No przede wszystkim linie trendu. Linie trendu są prostym narzędziem. W poprzednim webinarze mówiłem na temat, jak się poprawnie rysuje linię trendu. Oczywiście nie zapominajcie o tym, że jest książka linie trendu. Linie trendu są bardzo istotnym elementem. Są niesłychanie prostym narzędziem, ale tak naprawdę jest to fenomen rynku. Jest niesamowite. Ja zawsze jestem pod wrażeniem, jak cena reaguje na poprawnie narysowane linie trendu. A drugą metodą jest metoda Victor Sperendao, trader z Wall Street, który znalazł bardzo prostą metodę. Też ją wytłumaczę Wam. No i oczywiście mój flagowy wskaźnik, który jest JP Spectrum. Jest to technika, która jest potężna technika. Bardzo jestem dumny z tej techniki. Jednocześnie ona jest śmiesznie prosta, no ale trzeba poznać wszystkie szczegóły. 1, 2, 3 formacja cenowa, oczywiście, która będziemy też tłumaczyć. Specyficzne poziomy wsparcia i oporu. Przepraszam, to jest po angielsku skrót. No i Bill Williams, alligator loop. No i tutaj
będziemy mówić na ten temat. No i oczywiście jest teoria fal Goodmana, którą poznaliście kiedyś, kilka lat temu. Robiłem webinary dla innego brokera, gdzie pokazywaliśmy bardzo fajnie, jak się handluje w teorii fal Goodmana. Tu mamy przykład linii trendu, zwróćcie uwagę, jest między dwoma punktami ona narysowana, a tu jest próba wybicia i gwałtowny powrót z powrotem, agresywny powrót do ponad linię. Oczywiście tutaj mamy już ewidentne formacje byków, objęcia byków. No i zwróćcie uwagę, również druga po raz kolejny, jak występuje wybicie. Zwróćcie szczególną uwagę na formacje, jakie towarzyszą w tych punktach. Przepraszam. Bardzo istotnym tutaj jest elementem, abyśmy zwracali uwagę, szczególną uwagę na formację świec. Zwróćcie uwagę tutaj. Więc mamy doji, czyli mamy poranną gwiazdę, no ale to można to również tłumaczyć, że jest to praktycznie objęcie, prawda? Więc w związku z tym otwarcie pozycji w tym miejscu daje nam przepiękny i spokojny zysk, prawda? Również tutaj zwróćcie uwagę, mamy małą wirującą szpulkę, gwałtowne wybicie, otwarcie pozycji i mamy po raz kolejny bardzo ładny zysk. Więc w związku z tym, jeśli będziemy zwracać szczególną uwagę na bardzo silne linie trendu, tak jak w tym przypadku, bo ona jest bardzo silna, bo była rysowana na tych dwóch punktach, ale zwróćcie uwagę, że gwałtowny powrót ponad linię trendu i drugi raz znowu poprzez pokazywanie nam formacji. Tu jest bardzo istotnym elementem, więc w związku z tym jest bardzo istotne, abyśmy zwracali szczególną uwagę na formację świec. Tutaj można zaobserwować na temat fraktali. Tutaj linie trendu są rysowane na bazie fraktali, gdzie bardzo precyzyjnie również pokazują nam wybicie. Oczywiście zwróćcie uwagę, formacja świecy jest formacją objęcia, wybicie linii jest gwałtowny spadek. Również tutaj mamy do czynienia na dwóch fraktalach. Wybicie linii trendu, otwarcie pozycji, otwarcie pozycji i jest częsty zarobek. To samo i tutaj. Gwałtowne wybicie, zwróćcie uwagę, w tym przypadku na przykład cena powraca. Czyli próbuje powrócić do linii, ale już nie ma szans na to i w związku z tym jest gwałtowne wybicie. Także bardzo częstym objawem w takich punktach jest właśnie formacja świec. Zwróćcie uwagę na to. Zwróćcie uwagę tutaj, zwróćcie uwagę tutaj. No i przede wszystkim oczywiście tutaj, wybicie tutaj. Wszędzie, zwróćcie uwagę, że wszędzie towarzyszy nam impet. Impet musi zaistnieć. Jeśli nie ma impetu, nie ma mowy o zmianie ceny. Czyli jeśli brakuje nam impetu, to cena będzie powoli rosła, ale nie będzie to identyfikowane. Tutaj jest przykład Bitcoina, linie trendu, jak są rysowane. Zwróćcie uwagę, no oczywiście to jest mój jeden wykres z mojej analizy. Zwróćcie uwagę, jak jest rysowana linia trendu. Jedna, druga linia. Jest śmiesznie proste, ale zwróćcie uwagę, że tutaj jest zabezpieczenie, przede wszystkim kiedy cena by przypadkiem nam wzrosła lub zacznie powoli nam spadać, prawda? Więc albo przebije tą linię, albo przebije tą. Jesteśmy w tej chwili, no nie wiem jak w tej chwili już wygląda
Bitcoin, ale prawdopodobnie jest na tym samym poziomie, co był. Także tutaj są bardzo silne poziomy. 92,11 jest dosyć silnym poziomem i zobaczymy, jak to będzie dalej. Oczywiście w kanale. W kanale jest bardzo istotne, tak jak rysowaliśmy kanał, czyli 1, 2, 3. Pamiętacie o tym? Mówiłem. I mamy do czynienia z kanałem. Zwróćcie uwagę, wybicie ponad kanał, zamykamy pozycję i otwieramy z powrotem w przeciwnym kierunku. Bardzo fajnie się handluje w kanale, dlatego że zawsze możemy robić to od góry do dołu, czy z dołu do góry, ale jednocześnie musimy pamiętać o informacjach, które są nam niezbędne, a to, co już mówiłem wcześniej, pamiętacie o tym, że dzielimy nasz kanał na trzy części, gdzie mamy jedną trzecią kanału, gdzie jesteśmy jeszcze w stanie otwierać. A w związku z tym, że jedna trzecia jest mniej więcej daje nam szansę na poznanie zmiany ceny, nie czekamy na jedną formację, na jedną świecę, ale czekamy na jedną albo dwie świece i w tym przypadku możemy śmiało handlować. Zwróćcie uwagę, że bardzo często jest sytuacja, kiedy cena się wybija do góry i nagle wyhamowuje z powrotem, więc w związku z tym ta jedna trzecia jest bardzo istotna dla nas, zabezpiecza nas przed ewentualnie złym otwieraniem pozycji. A technika Wiktora Sperandowik stworzył bardzo śmiesznie prostą technikę, która bardzo fajnie działa i bardzo często ją też stosuję. Mianowicie po lewej stronie linii trendu, kiedy w tym przypadku jest ona wzrostowa, zaznaczamy maksymalnie, oczywiście na cenie zamknięcia. Ja zauważyłem, że u mnie wszystkie linie trendu są rysowane na cenie zamknięcia, na cenie otwarcia. Dlaczego? Dlatego, że najważniejsze są te dwie ceny. Pamiętacie o tym, co mówiłem na poprzednim webinarze na temat świec, że esencją zmiany ceny jest korpus świecy. Tak to Japończycy od 250 lat sobie tłumaczą i mają, i to ma rację bytu, ze względu na to, że jeśli zaznaczymy to na cenie zamknięcia, tak jak w tym przypadku, zwróćcie uwagę, jest precyzyjne zamykanie tutaj. W związku z tym zaznaczamy oczywiście, zobaczcie, mamy do czynienia z objęciem, śmiałe możemy handlować, w związku z tym cena spada nam, zaczyna wzrastać, czyli tworzy się ten swing, 1, 2, no i widzimy tutaj jest kolejny swing, który możemy również handlować, oczywiście to jest troszeczkę niebezpieczne, dlatego że nie wiemy, czy ona wybija, czy powróci z powrotem. No i mamy trzeci punkt, drugi swing, który tworzy nam bardzo ładnie, wyhamowuje ta cena. Oczywiście tutaj jest bardzo silny ten opór, więc w związku z tym zwróćmy uwagę, jak cena spada. Ustawianie krótkiej pozycji na pierwszej świecy, która jest zamyka się poniżej tego drugiego punktu. No i cena bardzo ładnie nam spada. To samo jest w drugim kierunku. Mamy linię trendu i mamy po lewej stronie najniższą cenę, po prawej stronie najwyższą cenę. Zwróćcie uwagę, jak precyzyjnie wyhamowuje na punkcie trzecim, no i oczywiście kupno tutaj. Także technika jest bardzo prosta, bardzo fajna, którą możecie stosować śmiało. Ja ją stosuję od kilku ładnych lat, więc w związku z tym wiem, że działa. Także warto sobie poćwiczyć, potrenować. No teraz powiemy na temat spektrum, które jest dla mnie jest fenomenem. Każdy profesjonalny trader wie doskonale, jak niesłychanie ważne jest posiadanie tak zwanej edge, czyli czegoś, co nie posiadają wszyscy traderzy. JP Spectrum jest metodą handlu analizującą impet.
tutaj analizujemy tylko i wyłącznie impet. Impet, który daje nam możliwość, daje nam szansę i możliwość handlu w poprawnych kierunkach. W mojej 13-letniej karierze tradera próbowałem wiele systemów czy też metod handlu. Dopiero handel na podstawie zmian impetu był wspaniałym i niesamowitym odkryciem. Kiedy dokonałem tego, naprawdę nie mogłem w to uwierzyć, że w jaki sposób piękny można to sobie bardzo śmiesznie handlować. Więc JP Spectrum weryfikuje przede wszystkim dywergencje, sygnały odwrócenia, ale zanim zaczniemy mówić, to zwróćmy uwagę tutaj, otóż on potwierdza kierunek, zwróćcie uwagę, że ops, przepraszam. Przepraszam, to moja wina. Okej. Okay. Zwróćcie uwagę, już odsunąłem kartkę. Zwróćcie uwagę, jak JP Spectrum potwierdza. Mamy tutaj trzy strefy, która jest górna strefa odwrócenia, dolna strefa odwrócenia. No i mamy środkową strefę, to jest strefa neutralna, która charakteryzuje się tym, że duże zmiany impetu są powodowane przez małe zmiany ceny. Ale zwróćcie uwagę, że pomiędzy maksymalnie górnym zakresem JP Spectrum i dolną granicą strefy neutralnej mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Zwróćcie uwagę, jak on wzrasta, prawda? I w tym przypadku mamy zmianę kierunku, natychmiast oczywiście tutaj mamy do czynienia już z trendem spadkowym, więc w związku z tym zwróćcie uwagę, poprzez górną granicę strefy neutralnej i dolną, maksymalną dolną granicą JP Spectrum znajduje się potwierdzenie kierunku do dołu. No i oczywiście znowu mamy do czynienia z trendem, ze zmianą kierunku, no i mamy do czynienia z trendem wzrostowym, tak jak to widzicie. Główne funkcje JP Spectrum to jest dywergencja i sygnały odwrócenia. No tutaj są bardzo odwieczna dyskusja na temat dywergencji i sygnałów odwrócenia. A sygnały odwrócenia są bardziej istotne od dywergencji. Sygnał odwrócenia impetu, no tutaj już żeście poznali to, że odwraca impet, potwierdza kierunek trwającego trendu, tak jak to już tu widzieliście przed chwilą, wskazuje punkty odwrócenia i specjalne formacje. Otóż to jest bardzo istotne, bo tak jak widzieliście tutaj. Specjalne poziomy wsparcia i oporów pomaga wyznaczać targety cenowe. Tu jest przykład właśnie, przed chwilą ściągnąłem tutaj ten wykres, żeby wam pokazać. Pamiętacie o tym, że mamy poziomy, które u mnie są wyznaczane, fioletowe są wyznaczane co 50 pipsów, a na brązowych są, między fioletową a brązową jest 25 pipsów. Zwróćcie uwagę, jak cena bardzo ładnie reaguje na te wszystkie zmiany. Respektuje wszystkie poziomy, prawda? No i oczywiście tutaj widzimy zmiany, czyli tutaj zmiana kierunku, znowu zmiana kierunku, mamy do czynienia z trendem spadkowym, trend wzrostowy, zmiana kierunku, trend spadkowy, trend wzrostowy. Wszystko widać tutaj najwyraźniej. Zwróćcie uwagę, JP Spectrum pokazuje precyzyjnie, w których miejscach zaczyna się odwrót. Widzicie? Wszystkie poziomy, czyli strefa odwrócenia dolna, strefa odwrócenia górna pokazuje dokładnie, nawet wychodzi ponad ten poziom, pokazuje dokładnie nam, że natychmiast tutaj się zacznie odwracać, tak jak i tu w tym przypadku. Okay. Ok, tu jest przykład dywergencji. Czyli sygnał odwrócenia, dywergencja byków, zwróćcie uwagę,
Znowu mamy recycle. Okay. Technika 1, 2, 3. A technika 1, 2, 3 to już wcześniej Wam pokazałem na tym wykresie, któryśmy analizowali, czyli 1, 2, 3, 1 i 2 jest to swing w tym samym kierunku, co trend zaczyna zmieniać kierunek, a 2, 3 to jest korekta, no i mamy kolejny swing, który jest sygnałowy. Oczywiście tutaj pomagają też linie trendu, bardzo istotne są, bardzo fajnie jest wtedy rysując linię trendu, bo dla nas nie ma innych narzędzi, dopóki nie zastosujemy linii trendu, a linie trendu są jednak mimo wszystko fenomenem. Ok. Czyli 1, 2, 3. Zwróćmy uwagę, tu mamy czysty wykres, gdzie będzie 1, 2, 3. No, zwróćcie uwagę, mamy na przykład spadek cen. Spadek ceny, pierwszy punkt, a drugi punkt, trzeci punkt i znowu mamy, czy mamy 1, 3, ale rysując linię trendu jest dla nas bardzo fajny, dlatego że wiemy dokładnie, gdzie w przyszłości potencjalnie będą następować zmiany. Widzicie to? I znowu mamy 1, 2, 3 i zmiana kierunku. I to jest, za każdym razem to się powtarza. Ok, mamy 1, 2 i trzeci punkt. Czyli mamy raz, dwa, trzeci swing. Jak widzicie, trzeci swing jest zawsze swingiem, na którym będziemy handlować. Czyli już pierwszy swing, nie wiemy jak głęboko sięgnie, czy to faktycznie jest zmiana kierunku trendu, czy to jest tylko korekta. A kolejny swing pokazuje nam, że o, już w tej chwili już widzimy, że mimo wszystko to jest zmiana kierunku, dlatego że jest... za dużo na bas grałem. Dlatego, że jest... że jest powolna zmiana, zwróćcie uwagę, respektuje nasz okrągły poziom 1.12 i następuje spadek. Teraz powiem Wam ciekawostkę, o której bardzo często żeście nie słyszeli, a jest to bardzo fajne ze względu na to, że 1, 2, 3 i 4, czyli możemy napisać, że swing 1, 2 równa się, mniej więcej równa się 3, 4. Czyli ten swing 1, 2, 3 może się równać mniej więcej 3, 4, ale czasem bardzo często może być dłuższy. Ta wiadomość to jest ponad $1000 dla Was. Także. Jest bardzo fajne. Bardzo łatwo jest to, można zobaczyć. Zasada swingów. To, co Wam pokażę, to jest z mojej techniki JP Wave, czyli nowej teorii fal, którą ja opracowałem. Pierwsza zasada swingów jest tutaj bardzo istotna. To jest numer jeden, to jest niesamowite. Jeśli drugi swing BC nie przełamie krytycznego poziomu A, czyli tego praktycznie naszego poziomu, to cena będzie kontynuowała zmianę w tym samym kierunku, co pierwszy swing AB. Czyli biorąc pod uwagę ten punkt, jeśli on się zamknie poniżej tego poziomu krytycznego, będzie kontynuował w tym samym kierunku, co swing AB. I to jest bardzo istotne, abyśmy na to zwracali szczególną uwagę, dlatego że no tutaj przede wszystkim jest dla nas istotne, jak długi będzie ten swing, ile pipsów możemy zarobić, prawda? Więc tutaj jest bardzo istotne. Oczywiście tutaj dochodzi technika 50% i tak dalej, no ale to nieważne. A specjalne poziomy wsparcia oporów, no to już żeśmy poznali na poprzednim webinarze. Jeszcze tylko małe przypomnienie tego. Zwróćcie uwagę na wszystkie te poziomy, te
Wszystkie fioletowe linie są odznakowane co 50 pipsów, a wykres jest jednogodzinowy. Także w momencie, kiedy handlujecie na jednogodzinnym wykresie, widać tutaj wyraźnie, jak możemy śmiesznie zwracać uwagę, biorąc pod uwagę również JP Spectrum, a zwracać szczególną uwagę na zmiany ceny, na zmiany impetu, rysowanie linii trendu, która pomaga nam. Także widzimy tutaj bardzo wyraźnie zmiany zachodzące, zmiany ceny. No i tutaj pokażę Wam coś, czego jeszcze żeście nie widzieli. To jest integracja geometryczna ruchów czasu i przestrzeni. Nawiązuje to między innymi do tego 1, 2, 3, ale w jaki sposób się mierzy przede wszystkim swingi. No zwróćcie uwagę, jest to pierwszy swing, więc AB rysujemy tą linię środkową BC poprzez ten swing BC, która jest w tym samym kierunku, a kopiujemy tą linię do pierwszego punktu tutaj i później kopiujemy do drugiego. Coś, co będzie zawsze oznaczało to dla nas, to będzie zawsze, zobaczymy w którym momencie tutaj, w tym przypadku, gdzie i jak zatrzymają się dane swingi. To jest bardzo istotne dla nas, dlatego że będziemy wiedzieli, jak daleko te swingi mogą sięgnąć, czyli rysujemy prostą linię na punktu BC w tym samym kierunku, tak jak tutaj jest ta linia, a linia główna rysowana jest przez punkt A, czyli kopiujemy po prostu, a jest możliwość kopiowania linii w MT4. Kopiujemy sobie na obie strony, przepraszam, kopiujemy do jednej strony, odmierzamy tą samą odległość na 1, czyli będzie się musi równać 1, 2 i rysujemy tą linię. A tutaj zawsze zobaczymy, w którym momencie cena zacznie wyhamowywać. Ok, w drugim kierunku oczywiście tutaj możemy zobaczyć też, jak to wygląda. Rysujemy linię CD, kopiujemy do B, do punktu B, czyli 3 równa się 4, ta sama odległość, kopiujemy, wychodzi nam punkt, gdzie będzie następować odwrócenie kierunku trendu. No, to poznaliście wiele technik. Ostatnią techniką jest Alligator Billa Williamsa. Przyznam się, że byłem na szkoleniu u Billa Williamsa i przyznam się, że Alligator mnie zafascynował. Jest niesamowity. Mój pierwszy system przede wszystkim był oparty na Alligatorze. Niestety nie potrafiłem analizować wskaźników, które Bill Williams podaje, czyli ASOM, GATOR. Także te wskaźniki były dla mnie magią i trudno mi było się skoncentrować na zmianach ceny. Do momentu, kiedy nie zastosowałem JP Spectrum, w tym przypadku widziałem doskonale, jak to wygląda. Zwróćcie uwagę, gdzie Alligator mamy trzy średnie kroczące, są wysmuklone, tak? Są to trzy. A czerwona i zielona jest to tak, jakby była. Czerwona jest tak jak poprzednie, jeden wykres, jedna rama czasowa mniej. Zielony jest tak, jakby były dwie ramy czasowe mniej od tej aktualnej, czyli niebieska jest tutaj aktualną ramą czasową, pokazuje to, co się dzieje aktualnie na ramie czasowej. Jak widzicie, on bardzo fajnie pokazuje te zmiany. Nie wiem, dlaczego tutaj zrobiłem to. Także tutaj bardzo wyraźnie widać te zmiany, śmiało można zareagować. Oczywiście tutaj są fraktale, no ale Alligator będzie częścią naszej strategii, którą będziemy omawiać, czyli ten New Dimension. Pokażę Wam magię, jaką można zrobić z fraktalami plus
Aligator. No, właściwie nie używam aligatora, przepraszam. No, może idziemy na wykres tutaj. O, jest wykres teraz. Nie używam aligatora w całości, dlatego że dla mnie istotne jest tylko i wyłącznie czerwona linia. Wszystkie informacje, a już po chwilkę tutaj zmienię. Wszystkie informacje dotyczące zmiany ceny są dla mnie, praktycznie tutaj wskazuje ta linia. Zwróćcie uwagę, jak cena się zachowuje wobec tej czerwonej linii. A w momencie, kiedy ona ją przebija tutaj, jesteśmy w stanie handlować. Jesteśmy w stanie handlować. Jesteśmy w stanie handlować. Jesteśmy w stanie handlować. No tutaj byłaby krótka pozycja, ale tutaj jest. Także gdzie cena, jeśli cena znajduje się powyżej tej linii, jesteśmy na długiej pozycji. Jeśli cena znajduje się poniżej czerwonej linii, jesteśmy na krótkiej pozycji. No ale to szczegóły będziemy omawiać na naszej strategii. Ja używam tylko tą czerwoną. Jest fascynująca ta czerwona, dlatego że po pierwsze pokazuje nam jedną ramę czasową poniżej, to co się właściwie dzieje z tą średnią o jedną ramę niższą od tej, na której robimy analizę. To jest raz. Dwa, że jeśli zastosujemy fraktale, będziemy widzieli dokładnie, gdzie możemy handlować, ale to już jest, tak jak mówię, no, będziemy na ten temat mówić w naszej strategii. Teoria fal Goodmana jest, zafascynowała mnie przede wszystkim. No, przez wiele lat używałem tą teorię fal Goodmana. Nie używałem teorii fal Eliota, byłem na szkoleniu, nie pasowało mi kompletnie, dlatego że ciągle brakowało mi którejś fali. Jeśli chodzi o Forex, to bardzo, bardzo znanym problemem, jeśli chodzi o falę Eliota, jest to, że piątej fali bardzo często nie ma. I stąd mamy dezorientację i problemy i nie jesteśmy pewni tego, co robimy. Teoria fal Eliota polega na trzech swingach. Trzy swingi, czyli mamy pierwszy swing, drugi, trzeci swing. Kolejny swing, kiedy ten się cofnie, kiedy nastąpi to cofnięcie, kolejny swing następuje i w tym przypadku mamy do czynienia z kolejnym swingiem, czyli on jest propaguje, czyli coraz to większy robi się swing. W momencie, kiedy jest maksymalnie duży, zaczyna znowu tą samą drogę w drugim kierunku. Oczywiście dużo mniej będzie tych swingów przy korektach, także. No ale to jest wyższa szkoła jazdy, także chętnie zachęcam do nauki teorii fal Goodmana, bo jest fascynujące, tak jak widzicie tutaj pierwszy swing, oczywiście zwróćcie uwagę na formację świecy, kolejny swing, znowu formacja świecy, trzeci swing, czyli mamy do czynienia z tym swingiem pierwszym, korekcyjny i teraz jeśli ten swing odmierzymy do góry mniej więcej to byłby dokładnie dużo wyższy, dlatego że następuje przyspieszenie zmiany ceny, przyspieszenie zmiany impetu. Także tutaj mamy do czynienia z wyższym tym swingiem. Ok, doszliśmy do końca naszego webinaru. Nie pokazałem namiarów na mnie, co jest błędem. tu jest. Tu są namiary na mnie, także możecie się śmiało ze mną kontaktować, jeśli macie jakieś problemy. No a teraz. O, witam Jolu. Kolejna Jola, tak? Teraz jeśli macie jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem.
Przy chwalach Heliota każdy widzi coś innego, okej. Okej, czekam na wasze pytania. O, okej, rozciągnąłem fajnie, okej. Jim, ile razy oglądam, to wprowadzasz mnie w osłupienie, jesteś inny od wszystkich mistrzów. Dziękuję. Albo jeden TF, albo trójfalowa zamiast piątki. Przy falach, ok. Czy otwierasz pozycję na zakończeniu świecy? Tak, zawsze otwieram pozycję, kiedy świeca się zamknie. Lub dosłownie kilka sekund po zamknięciu się pierwszej. Także zawsze to robię bardzo, bardzo precyzyjnie. Uczestniczyłem w webinarach kilka lat temu. Teraz mówisz, żeby były kilka tygodni temu, co o świecach, czy utrzymujesz się z tradingu? Tak, Zbyszku, utrzymuję się z handlu na Forexie. Nie, nie handluję na DAX-ie, dlatego że wstaję dosyć późno, więc w związku z tym nie ma szans na to, abym handlował na DAX-ie. Indeksy walutowe, ich tendencje, czy bierzesz pod uwagę przy wejściu w rynek na Forex? Nie, w ogóle nie patrzę na indeksy. Przede wszystkim zwracam uwagę na impet. Impet jest dla mnie najistotniejszy. Po cenie rynkowej czy zlecenie oczekujące. To zależy od sytuacji. Jeśli handluję na bazie impetu, to otwieram to z ręki. Natomiast jeśli handluję na przykład na bazie mojej strategii New Dimension, wtedy ustawiam zlecenie oczekujące. Czy możesz sugerować jakieś zagrania? Jest ich mnóstwo. Zwróć uwagę na poprzedni webinar, gdzie jest na temat Doji, która jest bardzo istotnym elementem. Jest dwie czy trzy pozycje na godzinowym wykresie w ciągu dnia na Doji, więc w związku z tym bardzo łatwo jest ustawić to. Czy handel na Bitcoinie jest twoim zdaniem łatwiejszy czy trudniejszy w porównaniu z tradycyjnym Forexem? Bitcoin jest, no co tu dużo mówić, rynkiem manipulowanym. Ale nie jest łatwym rynkiem do handlu. Ja wolę jednak mimo wszystko waluty ze względu na to, że wiem dokładnie, o co chodzi. Nie bardzo się koncentruję nad handlem na Bitcoinie, przepraszam. Chodzi o kopiowanie twoich. Nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Chodzi o kopiowanie twoich. Michał, troszeczkę bardziej precyzyjnie. W jaki sposób ustalasz stop lossy? Jedną techniką, która jest bardzo fajna, jest ustawiam według tej czerwonej linii aligatora. To jest jedna technika stop lossu. Natomiast druga technika jest to, że ustawiam poniżej ostatniego punktu pivotalnego. Jakie pary? No, mam przede wszystkim euro, funt do dolara, funt do dolara australijskiego, dolar australijski do dolara amerykańskiego. No, oczywiście handluję dolarem kanadyjskim, no i japońskim jenem. Czy handlujesz na towarach kawa, ropa? Przez pewien okres czasu handlowałem na ropie i to bardzo fajnie wychodziło. Ale w tej chwili mam no, troszeczkę za dużo tego, więc w związku z tym handluję tylko na walucie. Tak, publikuję analizy Bitcoina, bo no, czasem jednak korci mnie i handluję na Bitcoinie. Wtedy, kiedy wiem dokładnie, kiedy
kiedy mogę handlować. A używam techniki, która się nazywa JP Reversal, która pokazuje to. W tej chwili to są te linie. Zaraz pokażę Wam tutaj na Bitcoinie, czy to było widać. OK, jest tutaj. Zwróć uwagę na te linie pionowe, które pokazują precyzyjnie, gdzie i kiedy następuje odwrócenie. To się nazywa JP Reverse technika. Jest niesamowite. No, szczęka mi za każdym razem opada, jak biorę pod uwagę tą technikę, dlatego że za każdym razem ona pokazuje, gdzie i kiedy następują zmiany. Tak, ale oczywiście można korzystać z JP Spectrum, to nie ma problemu. Wyślij mi maila. OK, tutaj już przesuwam. Wyślij mi do mnie maila i ja ci powiem dokładnie co i jak. OK. Jest nie sam wskaźnik, ale jest przede wszystkim trzeba poznać jego zasady działania, jego niuanse, to jest najbardziej istotne. W tym pakiecie jest ponad 6 godzin. Samego JP Spectrum wskaźnika nie daje, natomiast jest to częścią szkolenia na JP Spectrum, gdzie jest ponad 6 godzin wideo plus godzina sam na sam. Tłumaczę dokładnie co i jak, także można śmiało to stosować. OK. Czy prowadzisz warsztaty online, czy tylko gotowe nagrania? Bardzo często robiłem warsztaty, to znaczy no, szkoliłem ludzi na linii, natomiast online, natomiast mniej czasu pochłania to, że daję nagrania, natomiast daję nie tylko nagrania, ale również czas ze mną, także tłumaczę dodatkowo co i jak, jeśli są jakiekolwiek pytania. I zresztą ludzie, którzy ze mną współpracują i kupowali u mnie nagrania, wiedzą doskonale, że nie patrzę dokładnie na czas, czy to jest jedna godzina, że czasem niektórych to tutaj ponad 2 godziny siedziałem i czytałem i uczyłem. Także tutaj nie biorę pod uwagę, czy prowadzisz. Także chętnie zachęcam do kontaktu ze mną i szkolenie, gdzie można kupić. U mnie na stronie, tu jest moja strona tutaj, w tym przypadku tutaj plponiat.com, to jest wersja polska. Jakieś promocje dla uczestników webinaru? Tak, oczywiście, Adam. Czy na Forex patrzysz na dzienne zmienności, jak tylko ostatnio duży wchodzisz po małych? TP, jak w ostatnim dniu była niska, wchodzisz po większy TP. Pytanie odnośnie głównych walut na Forexie. To zależy, wiesz. Wróćmy szczególną uwagę na. Zobaczmy tutaj. No tu jest JP Spectrum. Na sekundę tutaj zmniejszę ten wykres. Zwróć uwagę, co się dzieje na. Okej. Zwróć uwagę, co się dzieje na danym wykresie. No tutaj mieliśmy super dzień. Ops, przepraszam. Mieliśmy super dzień tutaj. Od tego punktu do tego punktu było. Także tutaj w momencie, kiedy w niedzielę zaczął się rynek, widziałem ten gwałtowny spadek, więc w związku z tym po pierwszej długiej świecy wyhamowanie i w tym miejscu otwierałem pozycję. O. Także od tego punktu do wczesnego ranka tutaj, do tego miejsca zamknąłem pozycję.
Dzisiaj w nocy nie patrzyłem na to, dlatego że tutaj była dosyć dziwna sytuacja. Nie, dla mnie to jest dziwne, dlatego że wyhamowałem tutaj, nie otwierałem pozycji. Także tutaj jest, tu była wczorajsza pozycja, tutaj nie handlowałem. Zobaczmy, co jeszcze tutaj jest. To było na funcie. Fund dolara australijskiego, no tutaj było też to samo, dokładnie to sama sytuacja, co na funcie. Także tutaj w momencie, kiedy cena znalazła się poniżej średniej, otworzyłem pozycję aż do samego dna. Także tutaj są bardzo fajne. Oczywiście są różne sytuacje na rynku. To tutaj jest bardzo ładnie, tutaj jest bardzo cacy. Natomiast sytuacje takie, gdzie możemy handlować, jest przede wszystkim tutaj. Zwróćcie uwagę, że jest duże objęcie. Mimo wszystko, że ta świeca zamyka się na czarno, ale nie przekracza nam 50% długiej świecy. Pamiętacie o tym, co mówiliśmy na wcześniejszym webinarze, więc w związku z tym tutaj otwarcie pozycji było bardzo ładne. No, gdzie jeszcze tutaj? No, tutaj jest wybicie tej poprzedniej ceny, wybicie tutaj jest dokładnie. Także otwieram pozycję tam, gdzie mnie to pasuje, gdzie widzę możliwość handlu, gdzie widzę możliwość zarobku bez jakiegokolwiek ryzyka. Jaki interwał stosuję? No przede wszystkim stosuję interwał godzinowy. Jeśli chcę bardzo szybko otworzyć i precyzyjnie otworzyć, to wtedy schodzę na 15-minutowy, ale z reguły to robię z godzinowego. Nie ma głosu? No to chyba coś u ciebie jest. A czy handlujesz tylko na H1, czy też... Okej, no to już odpowiedziałem. A jaka średnia? Jaki interwał? No więc to jest średnia krocząca... ósemka, ale to będziemy mówić na ten temat na tej strategii New Dimension, także tutaj będę mówił bardzo bardzo dokładnie na ten temat. A jeśli chodzi o, no dobrze, wytłumaczę, na czym polega ta średnia. Okej, więc to jest średnia ósemka przesunięta do przodu o 5 świec. Jest wygładzona, ops, przepraszam. Cena powinna być medium price. No i kolor czerwony i no, możemy tutaj zamknąć. O, i to widać. Także jest bardzo fajna, dlatego że widać, jak cena reaguje. Oczywiście w momentach, kiedy brak impetu, więc w związku z tym ta średnia robi się bardzo płaska tutaj, jak widzicie. Ona się robi płaska. Jednocześnie to widać to na JP Spectrum. Okay. A podczas danych jesteś w rynku zabezpieczony pozycją stop lossem. Jeśli to są bardzo ważne raporty, to w takim układzie zamykam pozycję tuż przed nim, jakieś pół godziny wcześniej. Nie zostawiam otwartej, dlatego że no, różnie może być. Raport może być na minusie, a ja będę myślał, że będzie wzrastała i nagle bam, uderza potężnie do dołu. Także nie robię tego. Wyrobiłem sobie taki nawyk właśnie pozostawiania tego, że nie daje możliwości niechcący złego kierunku. Także to, co wcześniej mówiłem, ta czerwona linia jest dla mnie stop lossem. Za każdym razem, jak ona wzrasta, zmieniam powoli do momentu, aż ona zacznie przebijać i wtedy zamykam pozycję. Oczywiście zamykam wcześniej, dużo wcześniej pozycję, bo się pokazują formacje świec.
korzysta z jednego brokera czy kilku? No, z jednego. Jaki jest sens kilku brokerów? Mam tylko jedno konto, i na którym handlujemy. Także nie otwieram potencjalnie brokerów. Na ten temat nie będę mówił, jaki broker. Co jakiś czas nanosisz aktualizację na RSA czy tej linii ograniczających? Jadziu, mam wskaźnik, więc w związku z tym mój kolega Staszek zrobił wskaźnik i w tej chwili mamy automatycznie się zmienia, także nawet jeśli zmieniamy ramę czasową, zmienia się natychmiast. Co jakiś, ok, ile okresowa średnia? No przecież tłumaczyłem. Ok. Jeszcze raz. Ok. To jest średnia. Ok. No, jeszcze jakieś pytania macie? Napisz do mnie maila, Ryszard, to ci to powiem dokładnie. Na M5 sprawdza się, to znaczy, co się sprawdza na M5? Jeśli chodzi o średnią, tak. A średnia pracuje na wszystkich interwałach czasowych. Także jeśli jest M5, no w tej chwili jest godzinowy, M5. Możemy zmienić na M5, proszę bardzo. M5 bardzo wyraźnie widać tutaj. A coś o zarządzaniu ryzykiem i ustaleniu stop lossu? No przede wszystkim wiem dokładnie, mierzę dokładnie swingi, więc wiem, ile, jak głębokie będą te swingi, więc tutaj mogę sobie pozwolić na to, aby ustawiać stop, przepraszam, moje ryzyko dosyć małe. Bardzo często ustawiam tak, że jest zerowe ryzyko, w związku z tym, tak jak na przykład tutaj, jeśli otwieram tutaj pozycję, to jest ryzyko zero. Dlatego, że ona idzie gwałtownie do góry i zwróćcie uwagę, to się odzwierciedla na JP Spectrum. Ten wskaźnik jest dla mnie, sprzedajemy JP Spectrum. RS jest, JP Spectrum jest mniej więcej tak jak system. Także tutaj jest opis do niego i całość, jak odnosi się. Odnośnie danych jutro, na przykład 14:15, non-farm payroll, employment change, mega to ważne czy nie. A jutro nie ma non-farm payroll, jest w piątek, także w piątek musisz pamiętać o tym, że jest 14:30, jest tak, non-farm payroll jest bardzo ważnym wskaźnikiem. O 16 SM non-manufacture PMI albo 16. Ja używam na używam stronę My FX Book, gdzie jest kalendarz ekonomiczny i tam są zaznaczone te najbardziej istotne, są zaznaczone na czerwono. Także tutaj. Zresztą na mojej stronie jest też na mojej stronie jest kalendarz, także możecie korzystać na mojej stronie po polsku. Wszystkie na czerwono, wszystkie na czerwono podświetlone są raporty, są bardzo ważne. Więc w związku z tym, jeśli są, pokazują się one, to wtedy zamykam pół godziny wcześniej pozycję, jeśli chodzi o ten raport. A też możesz Forex Factory też możesz używać, tak. Także nie ma problemu. Po prostu no, musisz wiedzieć, że które są najbardziej istotne, są zaznaczone czerwono. OK, coś jeszcze?
No dobrze, to w takim razie dziękuję za dzisiaj. Na przyszły tydzień, na przyszły wtorek, nie zapomnijcie o tym, że jest kolejny webinar. Jaki temat? Zaraz tutaj zobaczymy, jaki temat jest. O, mamy surfowanie w kanale. Tutaj pokażę Wam dużo więcej informacji na temat handlu w kanale, dlatego że kanał jest no tak jak droga, no jak są krawężniki. Cena bardzo często jedzie od krawędzi do krawędzi. W momencie, kiedy wybija kanał, następują bardzo silne uderzenia, więc w związku z tym jesteśmy fajnie ustawieni i w tym przypadku możemy śmiało handlować. Ok, super, dziękuję ślicznie. Zapraszam na kolejny na wtorek. Nagranie będzie dla Was dostępne. Tak, jest nagrywane oczywiście, tak jak mówię, że webinar jest nagrywany i dostaniecie link do niego. O, jest Krystyna, witam. No to jest kilka kobiet. Gratuluję. Adam, wielkie dzięki. Bardzo proszę, jestem. Cieszę się, że mogę pomóc. Ja tam byłem, wiem jak to było. Jak ja przechodziłem przez wszystko, więc w związku z tym cieszę się, że mogę pomóc Wam, żebyście mogli mieć lepszy start. I tak, jest na JP Spectrum, jest na MT4, także zachęcam. Jeśli chcecie informacje lub ceny, to proszę o maila do mnie. Jolu, do widzenia. Dziękuję za uczestnictwo. Cieszę się, że byłaś. Ok, super. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.